domy pożaru, czyli zauważono zadymienie w sali opraw wojewódzkiego ratusza. Wpłynięcie do stanowiska skierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej zgłoszenie o zauważeniu zadymienia w pomieszczeniu w sali opraw wojewódzkiego ratusza. W tym momencie zarządzono ewakuację budynku przez słowny okrzyk: uwaga, pożar. Niestety ugaszenie pożaru w zarodku za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego okazało się niemożliwe ze względu na duży dym, który nie pozwalał na natarcie do źródła ognia. Pracownik poinformował o pożarze, dzwoniąc pod numer 112. Przy zgłoszeniu trzeba zawsze podać dokładny adres, co się pali, gdzie się pali, które piętro, czy zarządzono ewakuację oraz czy są osoby poszkodowane lub też zagrożone. Oczywiście na koniec trzeba podać swoje imię i nazwisko. Także procedurę ruszyła informacja, że 112 trafiła się do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Bejkrowie i zgodnie z procedurami dysponowania wysłana jest dana ilość pojazdów gaśniczych, jak specjalnych, na przykład mogą to być oprócz samochodów gaśniczych również podnośniki lub drabiny mechaniczne. W tym momencie zostali zaalarmowani druhowie OSP Bejkrowo na telefony komórkowe za pomocą tak zwanych jednoczesnego alarmowania. Czyli to w jednym momencie do wszystkich druhów uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych dzwoni specjalnym dźwiękiem w telefon i wyświetla się napis alarm OSP. Z uwagi na to, że czasami system się potrafi zawieszać, szczególnie podczas nawałni, to robi nam przykusa system komórkowy. Jesteśmy alarmowani również za pomocą syreny umiejscowionej na budynku naszej siedziby OSP Wejherowo. Czyli może czasami jest to dla mieszkańców uciążliwe, ale gwarantuję, że strażak zostanie zaalarmowany i dotrze do remizy, by po chwili nieść pomoc potrzebującym. I za chwileczkę dojadą pierwsze siły i środki ochotniczej straży pożarnej Wejherowo. Jadą. Na zabezpieczenie miasta.